Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Grudzień, niedługo już Boże Narodzenie i tak chyba przedwczoraj do mnie dotarło, że zostało już około 2 tygodni i ja mówię, jak ten czas szybko leci. No i w związku z tym czas zaprezentować Wam barszczyk. Barszczyk tutaj według naszego przepisu i tak naprawdę barszcz jest polską zupą flagową i ile osób, ile rodzin, tyle przepisów na barszcz. Kto go wymyślił, to tak naprawdę nie wiadomo, bo pierwsze wzmianki o barszczu czerwonym pojawiły się u Mikołaja Reja w Żywocie człowieka poczciwego. No i później tak dokopując się od strony historycznej, barszcz ukraiński zawsze był znany na Ukrainie. Oni mieli taki swój barszcz, ale i Polacy mieli barszcz, słynęli z barszczu zawsze. Także śmiało można powiedzieć, że my mamy barszcz, Ukraińcy mają barszcz i to jest taka chyba właśnie zupa koronna tych narodów. Ja pokażę Wam, jak u mnie się ten barszcz robiło i robi po dzień dzisiejszy. Receptura jeszcze mojej babci. Koniecznie musi być wędzonka, żeberka albo boczek. U nas w domu niedopuszczalny jest barszcz goły, tak zwany bez właśnie podkładu wędzonego mięsa. Boczuś z własnego wędzenia. No i tego boczku tak daje tutaj około 0,5 kg. W rzeczywistości ile się go da, nie ma większego znaczenia. On musi nadać barszczowi smaku wędzonki. Ważna jest skórka. W skórce z boczku jest najwięcej aromatu z wędzonego, przejdzionego z dymu z wędzonki. Także skórka musi się znaleźć obowiązkowo. Woda może tutaj teraz podejść troszkę bliżej. Zimna, nie gorąca, nie zimna. Daję tutaj wszystko teraz. Wędzonkę, marchewkę. Obcinam tylko te, jak ja to mówię, dupki i marchewkę przekrawam na pół. Nie obieram warzyw z łupek, tylko dobrze je myję. Z tego względu, że pod skórką znajduje się najwięcej takich cennych właściwości dla naszego organizmu i szkoda by było, żeby razem z tymi skórkami wyemigrowały nam z tego pysznego barszczu. Także skórki zostają, przekrawam to tylko na pół. Wszystko trafia do przyszłego barszczu. Uwielbiamy tutaj u mnie w domu barszcz. Gotujemy go, ja właściwie go gotuję bardzo często. Surowe warzywa są już w garczku i teraz dodaję tutaj grzyby mieszane. Podgrzybki z prawdziwkami. Podgrzybki podkręcają smak, są takie intensywne, ale prawdziwki nadadzą takiego prawdziwkowego smaku, bardziej wyrazistego. Seler mam suszony. Nie mam świeżego, także trafia tutaj suszony i obowiązkowo garstka warzyw suszonych. Warzywa suszone mają taki specyficzny zapach, specyficzny aromat i one tutaj tą zupę również podkręcą. Dlaczego nie daję na gorącą wodę warzyw? Z tego względu, że chcę wydobyć głębię smaku tych warzyw. Jeżeli wrzucę je na gorącą wodę, warzywa mają takie otworki, pory, one oddychają i w zetknięciu z gorącą wodą to wszystko się zetnie. Cały aromat, cała esencja tych warzyw wtedy zostanie w środku. A jeżeli teraz one trafią do zimnej wody i będą podgrzewane, tutaj jak ta woda będzie się podgrzewać, ten aromat będzie się uwalniał i zanim te warzywa się ugotują, zasklepią się, no to cały aromat tutaj wyjdzie. Tak samo jest z suszonymi grzybami. Buraki jeszcze nie. Buraki sobie czekają, a do tego dodaję jeszcze liście laurowe, obowiązkowo. O! Mam akurat ziele i ziele.
Nie daję przypraw, nie daję na razie soli, dlatego że sól powoduje, że jest, jeżeli da się warzywa na początku i sól podczas zaczęcia się gotowania, troszeczkę warzywa zmieniają smak. Ona tak jakby hamuje wydobywanie się tego smaku. Takie przynajmniej obserwacje moja babcia poczyniła i moja mama potwierdziła, ja to też potwierdzam. Stawiam to teraz na gaz do zagotowania się, do momentu zagotowania się. W garczku się już dzieje, przyszły barszcz ostro tutaj buzuje. Zobaczcie, jaki się zrobił kolor wędzonka w połączeniu z wydzielinką z grzybów, wytworzyła taki dosyć fajny kolor i w tym momencie właśnie daje buraczki. Buraczków dużo. Jaka waga, jaka ilość, tutaj Wam nie powiem, dużo, po prostu dużo, ile się da, ile tylko do garnka się zmieści. Nie obieram ich ze skórki, z tego samego względu, co i marchewki. Takie buraczki później można wykorzystać do surówki, można je nawet przetrzeć na tarce i zrobić jako ćwikłe. Fajne są, jest trochę inny smak, bo jednak tutaj przejdą one warzywami, przejdą one boczkiem, wędzonką, no i oddadzą przede wszystkim kolor, także ta ćwikła będzie inna, ale jest dobra, bo też robiliśmy. U mnie trafią one dla zwierząt. Moje zwierzęta w zimie dostają warzywa, także wszystkie takie, które się wyciągnie, można dać zwierzętom. No i wrzucam te buraki do garczka. Pokrojone na drobno z tego względu, żeby bardzo ładnie wychodził kolor. Jeżeli się wrzuci całego buraka, to ten kolor on będzie tak delikatnie wychodził, a pokrojony w części odda kolor całkowicie do naszej zupki, do naszego barszczyku. I reszta buraczków. Udało mi się nawet nie narozrabiać. I teraz zostawiam to, żeby się zagotowało. Jak się zagotuje, tu właściwie już mi się gotuje, przestawiam na najmniejszy palnik, żeby się tylko delikatnie, żeby tylko delikatnie pykało. Coś na zasadzie rosołu. Nie może się gotować tak bardzo intensywnie, bo jak to moja babcia zawsze mówiła, ucieknie kolor, nie będzie tego koloru. On ma pykać, on ma pracować. I tak około dobre 40 minut będzie sobie tutaj pykał. Minęło około 40 minut. Barszcz sobie delikatnie pyka i teraz dodam tutaj soli. Soli już do smaku. Na początek dodam sobie dwie łyżeczki. Później będę jeszcze próbowała, jak to tutaj smakowo wychodzi, tak żeby nie przesolić. I zostawiam to jeszcze, żeby sobie teraz jeszcze pykało, bo generalnie on musi dochodzić, jak ja to mówię, około godziny. Około godziny musi pykać. Ale minęło 40 minut, dosoliłam i teraz będę przypiekać cebulę. Przypieczenie cebuli jest bardzo taką istotną rzeczą, bo ona nada całego aromatu dla naszego barszczyku. Można to zrobić na patelce, na suchej patelce. Ja z racji tego, że mam prawdziwą, tradycyjną kuchnię, przypiekę ją sobie na kuchni. Ma ona całkiem inny smak jak taka przypiekana na patelce. Ostatnio mieliśmy tutaj bardzo dużą awarię, bo pękły nam rury, pękła nam podkowa, pękł nam bojler w łazience. Wszystko naraz hurtem i sprzątania było kupę, wszystko było zalane. Wszystko utknęło mi w martwym punkcie, nawet wysyłanie paczek stanęło, bo nie miałam tutaj w ogóle jak robić. Dopiero teraz to wszystko gdzieś tam idzie. Tutaj jeszcze glina świeża, dosycha, ale to jest cały klimat. Jak w takiej kuchni pali się ogień, to dom żyje. Ja tutaj, mimo że nie trzeba palić, bo mamy centralne i w domu jest ciepło, to jednak tutaj się pali cały czas. Pali się, ogień musi być, on sobie tutaj strzela, tańczy w tej kuchni.
No i jest taka radość, taka energia, taka siła. Tam, gdzie jest ogień, tam jest ciepło, tam jest to coś. No i teraz tą cebulę tutaj przypiekę na taki złoty kolor, taki dosyć nawet mocno przypalony. I jak się przypiecze, to pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Garnek przestawiłam sobie na kuchnię. Chodźcie, zobaczcie, jaki już jest piękny kolor. I teraz w tym momencie dodaję cebulę przypieczoną na kuchni, gorącą, nieostudzoną. Ważne jest, aby ta cebula nie ostygła. Większość osób podsmaża ją na patelce i później czeka, aż przyjdzie ten moment, kiedy można dodać. To jest, jak moja babcia i mama mawiały, największy błąd, jaki może być, bo cebula stygnąc, tak jakby oddaje te swoje właściwości, a ona ma oddać je do barszczyku. Gorąca, prosto z kuchni trafia do barszczyku. Czosnek. Kolejną rzeczą, którą teraz już dodaję, jest czosnek. Czosnek obrany z piórek. I teraz też ważne jest, aby go nie kroić nożem, nie miażdżyć nożem, tylko paznokciem przełamać, przeszczypać go. On wtedy całkowicie oddaje swoje właściwości do barszczu, do zup, do sosów. Nie jest to takie, wbrew pozorom, łatwe przełamać ten ząbek czosnku, no ale to jest naprawdę bardzo istotne i znacząco wpływa na smak, na walory tego barszczyku. No i teraz dodaję majeranek. Majeranek w barszczu u nas musi być. To jest podstawa. Barszcz bez majeranku. Tutaj już córka. Nie przejdzie w domu. Majeranek nadaje całej esencji. Wydobywa sedno smaku, głębie smaku. I później taki barszcz jedząc, czujemy, jak ta esencja spływa nam po wszystkich kubkach smakowych. Majeranek dodaję tuż pod koniec. On nie może się gotować. Zobaczcie, ten barszcz, on już się nie gotuje. On tylko delikatnie tutaj sobie pyka, oddycha. I w tym momencie właśnie jest dodawana cebula, czosnek, majeranek. Majeranku na oko, dużo majeranku, ze dwie łyżki tutaj trafia. Ojejuś. Pełny bukiet zapachów już się tutaj unosi. I teraz, co najważniejsze, ocet. Większość robi barszcz na zakwasie. My robimy tak, jak tutaj jest pokazane, i dodaję ocet jabłkowy już właśnie pod koniec. Ile tego octu? Tyle, żeby smak był taki, no wiecie, taki kwaskowaty, bo barszcz, on musi być kwaskowaty. Ja sobie dam tutaj na razie na czuja tak zwanego, bo jeszcze nie dałam pieprzu. Także tutaj teraz pieprz na słoność. Zobaczymy. I teraz ten barszczyk zostanie tutaj na kuchni. Jeszcze popyka sobie tak delikatnie z 10 minut i odstawię go w całkowicie ustronne miejsce, żeby on już odpoczywał, stygł, odpoczywał na całą noc. I taki barszcz właśnie bardzo dobrze jest zrobić wcześniej, przed Wigilią, dzień bądź nawet dwa. On im dłużej będzie stał, tym będzie nabierał, tak jak wino, mocy i będzie taki, wiecie. Widzimy się jutro, bo to jeszcze nie jest koniec. Tutaj jeszcze coś pójdzie do tego mojego barszczyku, ale kolor, zobaczcie. Już jest po prostu przepiękny. On tutaj postoi do jutra, będzie nabierał mocy. Nie wybieram warzyw, nie wybieram boczku. To wszystko zostaje, żeby teraz dopiero oddychało, odpoczywało, przechodziło tymi wszystkimi esencjami. Czekamy do jutra. Witajcie dnia drugiego rano. Zobaczcie, jak teraz ten barszcz wygląda.
jakiego on nabrał koloru. I teraz tu już zależy od każdego indywidualnie. Ten barszcz można pić w takiej formie, jaka jest, z tym majerankiem. Można to wszystko przecedzić, wtedy on będzie pozbawiony majeranku, ziela, liści, będzie czyściutkim, takim klarownym barszczem. My tutaj zostawiamy wszystko, nigdy barszczu nie przecedzamy i dodaję teraz śmietanę. Koniecznie u nas w barszczu musi być śmietana, prawda, mamusia? Tak, tak. Nie przejdzie barszcz bez śmietany. Jednego roku chciałam zrobić taki, można powiedzieć, nowatorski w naszym domu i nie dałam śmietany, podałam ten barszcz. Rodzina tak przychodzi do stołu i tak wzięli łyżkę i dosłownie to było na talerzu coś takiego. Co to jest? Coś ty tutaj zrobiła? Ja mówię, no barszcz. A co on jakiś taki mówi, mało białawy? Także u mnie tutaj niestety bez śmietany nie przejdzie. Śmietana podbija i to się nazywa podbijanie smaku barszczyku. Śmietanę dodaję do barszczu zimnego z tego względu, że jakbym dała do gotującego się, to ona zrobi takie frędzelki. Może się zważyć. Tak. Można też robić takie rozcieńczanie śmietany, że wlewać gorące do śmietany, zatrzypywać. Każda gospodynie to wie. Ja tutaj sobie wypraktykowałam, że najlepiej jest właśnie dawać to do barszczu takiego zimnego i wtedy to jest idealnie rozmieszane, rozprowadzone. Tutaj pokaż. Zobaczcie, jaki teraz jest kolor barszczyku, można dodać jeszcze więcej śmietany. Ja myślę, że tutaj wystarczy tyle. Mamusia, wystarczy? No zobaczymy, jak to będzie smakować. I barszczyk ma taki kolor. Gdyby nie była dodana śmietana, on byłby bardziej intensywny, taki krwisty, taki bardzo buraczkowy. A tak jest on taki rozcieńczony śmietaną. Idealny. Nie trzeba nic już doprawiać. Soli jest idealnie. No, może troszeczkę jeszcze soli. Pieprzu jest dość, śmietany jest dość, octu również jest dość. Także to jest perfekcyjnie nasz smak. Jeżeli chcecie, możecie taki barszcz zrobić. Naprawdę jest fajny i polecam. Ocet dozujecie tak, aby wyczuć tą taką kwaskowość tego barszczu, ulubioną oczywiście przez Was. Jeżeli rano okaże się, że barszcz jest mało taki wyrazisty, mało kwaskowy, to podgrzać i dolać jeszcze octu, ale wtedy już barszcz musi być podgrzany na gorąco. To by było tyle. My z mamusią bierzemy się dzisiaj za uszka. Przepis też tutaj będzie z uszek. Zostałyśmy same, bo tak jak widzieliście, Edziu jest uziemiony. Także wszystko praktycznie spadło tutaj na moje barki. Gospodarstwo, pracę. Tak no zawsze Edziu gdzieś tam robił. On już pilnował obrządków w gospodarstwie, bydło, kury, a ja w takim czasie przedświątecznym zajmowałam się właśnie pierogi, krokiety, gołąbki, już to, co było zamówione, makarony. No a teraz mało tego, że muszę wykonać to, no to jeszcze prace w gospodarstwie doszły. Ale za to co? Jest i plus tego, bo mąż jest cały czas w domu, także jest wesoło. Nie mijamy się gdzieś, bo tak przeważnie on cały dzień siedzi tam, ja cały dzień w kuchni. A teraz w końcu jesteśmy razem. Tylko czy musiało dojść aż do tego? Byczek musiał w tym pomóc? No ale tak bywa. Dzisiaj już humory nam wróciły. Śmiejemy się z tego, ale do śmiechu nam nie było. Powiem szczerze, że tak się spłakałam, że głowa mnie bolała. Dwie noce nie spałam, no ale... Siła wyższa, kochani, siła wyższa. No cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeszcze pojawią się przepisy. Na pewno będą ciastka wyczekiwane. Może jakieś mięso uda mi się zrobić. Co mi się uda zrobić, nagrać, to Wam pokażę. A dzisiaj trzymajcie się. Do następnego.